Wiecie, że jak się ma kaca, to można dostać zwolnienie lekarskie? Normalnie, legalnie można dostać zwolnienie lekarskie na kaca. Tak. Można dostać. Idę do lekarza. Panie doktorze, jestem bardzo mentalnie osłabiony. To, co się wczoraj wydarzyło, to jest pełna masakra. Nie dam rady iść do pracy. Nie mogę. Nie mogę po prostu. Lenię się. Dzisiaj muszę leżeć. I dostaniesz człowieku na to zwolnienie od lekarza, ale jest też niestety druga strona tego medalu. Ta druga strona medalu jest taka, że to zwolnienie jest oznaczone specjalnym kodem, literą C. To znaczy dla ciebie dwie rzeczy. Pierwsze, twój pracodawca będzie wiedział, że ten poniedziałek, co ty nie byłeś, i przyniosłeś zwolnienie, e, znaczy przyniosłeś, ona jest elektronicznie, to byłeś na kacu. I w związku z tym to słabo, że on się dowiedział. A druga rzecz słaba to jest taka, że te zwolnienia z takim kodem kacowe, 5 dni można mieć, są niestety niepłatne. Nie, że tam 80-160%, nie, są po prostu niepłatne. To jest nieobecność usprawiedliwiona. Tym wesołym akcentem miłego poniedziałku Państwu życzę. Do zobaczenia.